Szanowni Państwo, no, minął czas kampanii wyborczej. Wszyscy byliśmy świadkami, jak tu w Jaworznie od kilku miesięcy mieliśmy z panem prezydentem różne zdania na temat, w jakim kierunku powinien podążać kraj, czy w jakim kierunku powinno rozwijać się Jaworzno. Natomiast wolą wyborców pan prezydent został wybrany na 5-letnią kadencję prezydenta miasta. Ja zostałem wybrany na marszałka województwa śląskiego. Nic nas nie zwalnia od tego, że mimo tych różnic, które dalej są i pewnie jeszcze będą, żebyśmy działali, współdziałali na rzecz rozwoju miasta Jaworzna, na rzecz naszych mieszkańców. Dlatego uzgodniliśmy jakiś taki pakiet spraw lokalnych, pakiet jaworznickich spraw, gdzie ręka w rękę, niezależnie od tego, jakie mamy poglądy na wiele tematów, będziemy działać ku temu, żeby miasto rozwijało się lepiej, a żeby te rzeczy, do których zostaliśmy powołani, wybrani na te funkcje, żeby służyły mieszkańcom miasta Jaworzna. O tych sprawach, które żeśmy tu uzgodnili, powie pan prezydent Paweł Silbert. Dzień dobry. Od lat namawiam do tego, żeby samorządy nie były areną walk politycznych, a areną starań o budowanie Polski na tym poziomie lokalnym i żeby to piętrowo się układało przez urzędy marszałkowskie, przez regiony na poziomie państwa, bo to przecież samorządy są tym niby najniższym, ale jednak największym szczeblem w administracji i mają duży wpływ na i gospodarkę, i na sprawy społeczne, i na sprawy kultury, i tak dalej, i tak dalej. I cieszę się ogromnie z tego, że doszliśmy do wniosku wspólnie i niezależnie od siebie wspólnie, że polem naszych zmagań powinno być coś, co możemy zrobić dla miasta, a nie takie względy personalne, polityczne i takie główne obszary, które wspólnie wyznaczyliśmy. I cieszę się ogromnie z tego, że one takie wspólnie faktycznie są. To jest Jaworzyński Obszar Gospodarczy, który będzie konstytuował gospodarkę miasta na przyszłe kilkadziesiąt lat. Programy unijne w nowej perspektywie unijnej, na które wpływ ma i miasto, i niewątpliwie ma marszałek również, bo może pomagać albo nie pomagać, nie przeszkadzać, ale nie pomagać. A byłoby pewnie źle postrzegane, jak marszałek jaworznianin nie widzi miasta na przykład. Nie? I takie wspólne cele związane z tym, co musi przyjść, a jest dla miasta ryzykowne, to jest kwestia energetyki, górnictwa, w tym kontekście takim bardzo bezpośrednim, jak na przykład dostawy ciepła dla mieszkańców, więc JOK, dostawy ciepła, ale również autostrada A4, przyszłe programy unijne i coś zapomniałem. Drogowa trasa średnicowa. Drogowa trasa średnicowa. Od tego się zaczęły nasze rozmowy. Drogowa trasa średnicowa jako rozwiązanie komunikacyjne może w najmniejszym stopniu istotne z punktu widzenia Jaworzna, ale z punktu widzenia sąsiednich miast Sosnowca, Mysłowic, Dąbrowy Górniczej de facto również. Ta drogowa trasa średnicowa w tej odnodze na północ i na wschód uważamy, że ma kluczowe znaczenie, patrząc również na taki codzienny kontekst przemieszania się w kierunku Katowic, gdzie się te nieprzewidywalne stałe jazdy do Katowic. I wszystko to, co może pokazać nasze miasto w takiej pozytywnej roli, a będzie zależało i od marszałka województwa, i od prezydenta miasta. Wspólnie uznajemy, że lepiej się zmagać w robieniu czegoś dobrego niż w nienawiści i niechęci. Nawet w tym sporze wyborczym, gdzie spieraliśmy się, często występowaliśmy nawet przeciwko sobie, to i pan prezydent i ja mówiliśmy, że Jaworzyński Obszar Gospodarczy, ta połać, no wtedy myśmy mówili to wyciętego lasu, musi być wypełniona treścią i muszą tam powstać fabryki. Zarówno pan prezydent, jak i ja od lat mówimy, że ta drogowa trasa średnicowa na wschód jest nam potrzebna. Tauron Ciepło wypowiedział umowę dla mieszkańców Jaworzna i jest ryzyko zaopatrzenia w ciepło. Musimy działać razem, współdziałać, bo no, temat ważki, temat wręcz żywotny dla mieszkańców Jaworzna. Środki europejskie, coś co jest w gestii marszałka województwa, od lat rozwijają, wspierają rozwój Jaworzna. Dlaczego
tego nie robić. Więc raz jeszcze powtarzamy, mimo tych politycznych różnic, które są, no nie ukrywajmy, one naprawdę są. Mamy ten pakiet jaworzyńskich spraw, który będziemy starać się realizować wspólnie. Jeszcze raz podkreślam, bo ważni w tym wszystkim są mieszkańcy miasta Jaworzyna i rozwój naszego miasta. Moim marzeniem jest to, żeby tych różnic było mniej, 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 mniej. Co do różnic może będzie mniej, to taka przed kamerami dyskusja, natomiast ja jestem przekonany, że do tego pakietu będziemy dokładać kolejne. Rozmawialiśmy o dworcu w Katowicach, o nie w Katowicach, tylko w Jaworznie, w Szczakowej, o rewitalizacji terenów północnych, ale też Koalicja Obywatelska szła do wyborów z kilkoma, myślę, bardzo fajnymi projektami czy pomysłami na troszkę zmianę kierunków rozwoju miasta i o tym myślę, że wkrótce też będziemy rozmawiać. Zdecydowanie tak. Podkreślam to i mówię to nie pierwszy raz, że wszyscy radni wybrani przez mieszkańców mogą i powinni mieć rację. To jak w dobrze zarządzanej firmie, gdzie dzisiaj te metodyki zwinne pokazują, że rację może mieć każdy. Ona leży tam, gdzie leży, a nie tam, gdzie ktoś ma pieczątkę i mówi, że tylko ta racja jest po mojej stronie. To tak nie jest. Kwestia tego, czy będziemy chcieli i będziemy potrafili ze sobą rozmawiać i współdziałać. Ja jestem przekonany, że takie możliwości są i trzeba tylko na tym popracować. A wręcz jesteśmy skazani na to z racji pełnionych funkcji, żeby w wielu miejscach będziemy się na pewno spotykać, w ciągu spotykamy się i no musimy działać wspólnie. Jeżeli spór będzie miał w konsekwencji twórczy charakter, to ma sens. Spór, żeby wykazywać, że mam chwilową przewagę, uznaliśmy wspólnie, że nie ma najmniejszego sensu. Także to bardzo dziękujemy, no i zaczynamy. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.